powiem coś, co jakby coraz bardziej zauważam. Otóż ja mam takie wrażenie, że obecny rząd chce przeczekać obecny parlament i komisję obecną, licząc na to, że na jesieni przyszłego roku, czy może, bo to już będzie w lipcu przyszłego roku, wyłoni się z punktu obecnego polskiego rządu tu jakiś lepszy układ, jeśli chodzi o Komisję Europejską i parlament. I mam takie wrażenie, że coraz częściej będziemy tutaj świadkami takiej właśnie gry na czas, z nadzieją taką, że będzie większa rzesza eurosceptyków wewnątrz europarlamentu, że będą inni komisarze, bo przecież to nie będzie Juncker i pewnie Timmermans i tak dalej, że będą to partnerzy inni, no więc to wtedy pozycja obecnego rządu na tym tle wydaje się, że byłaby większa. Także nie to wiemy. Jest po prostu gra na czas.